Święta dziękczynna. Dziękujemy razem z seminarzystami za ten rok formacji duchowej i intelektualnej. Tą modlitwą obejmujemy wychowawców, profesorów, wszystkich pracowników naszego seminarium, dziękując Panu Bogu, że włączyli się w to dzieło formacji. Klerycy lwowskiej archidiecezji ukończyli rok studiów i przygotowują się do praktyk duszpasterskich na wakacjach. W lwowskim seminarium duchownym świętego Józefa uroczystą mszą świętą podziękowali Bogu za kolejny i owocny rok przygotowania do kapłaństwa. 19 maja mszę świętą wraz z klerykami odprawił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z biskupem pomocniczym Edwardem Kawą, rektorem seminarium księdzem Piotrem Brzeskim, wychowawcami i nauczycielami seminarium duchownego. Tegoroczne dziękczynienie modlitewne za rok szkolny połączone zostało z wprowadzeniem do kaplicy seminaryjnej relikwii świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie swego spotkania z alumnami Seminarium Lwowskiego arcybiskup Mieczysław Mokrzycki zachęcił kleryków do szukania siły w naśladowaniu świętych, zwłaszcza w pracy duszpasterskiej. Na zakończenie Eucharystii wszyscy obecni uczcili relikwie świętej Faustyny Kowalskiej. Ekscelencjo, drogi księże biskupie Edwardzie, czcigodni wychowawcy, drodzy kapłani, drodzy klerycy, siostry zakonne i pracownicy naszego seminarium. Wezwanie Pana Jezusa, jakie usłyszeliśmy w Ewangelii, trwajcie w miłości mojej, zawsze było ważne i pryncypialne. Kościół przez wieki głosił potrzebę rozumienia tych słów jako wierność przykazaniu miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Tę wierność rozumiał jako postawę służby wobec Boga i drugiego człowieka, oraz jako szacunek do drugiego człowieka i do siebie samego. Dzisiaj to wezwanie Pana Jezusa nabiera znaczenia, kiedy trzeba mierzyć się z nienawiścią niszczącą pokój, siejącą grozę śmierci i pozostawiającą zgliszcza. To wezwanie trwajcie w miłości mojej jest dzisiaj wielkim sprawdzianem naszej wiary w wymiarze nie tracenia nadziei czy popadania w rozpacz. Dlatego w tym tak bardzo trudnym czasie prowadziliśmy relikwie świętej Faustyny Kowalskiej, należącej do grona najbardziej czczonych i popularnych świętych, którą Jezus wybrał, aby przekazała światu orędzie miłości. A wybrał ją nie dlatego, że była wykształconym teologiem, ale dlatego, że trwała w Jego miłości pomimo wielu cierpień, jakich nie szczędziło jej życie od samego dzieciństwa. Najpierw skrajna bieda, jaka panowała w jej domu, nie pozwoliła zdobyć wykształcenia, lecz od dzieciństwa zmusiła ją do ciężkiej pracy. Potem posądzenie jej o chorobę psychiczną, czego doświadczyła i w domu rodzinnym, i w zakonie.